Cześć, nazywam się Grzegorz Mogilewski i pewnie zastanawiacie się, co mi się stało w tą rękę. Połowa mojej rodziny się nad tym zastanawia, ja w sumie też. Natomiast w sumie to dobrze, ponieważ dzisiaj będziemy zasadniczo rozmawiali o pytaniach. Również o pytaniach z rodzaju takich, które doprowadziły do tego, że tą rękę sobie złamałem. Czy będzie z tego jakiś pożytek marketingowy, to już zobaczymy. Natomiast słuchajcie, jakie pytanie do tego doprowadziło? Otóż pytanie bardzo proste. Jak właściwie oni to robią, ci moi bardziej zaawansowani znajomi, że jeżdżą poza stokiem na takich całkiem widokowo atrakcyjnych trasach, niekoniecznie jakichś super bezpiecznych? Uznałem, że jeśli udzielą mi instrukcji i powiedzą mi, jak się to robi, jeżeli ja ich pooglądam odpowiednio długo, to bazując na moich doświadczeniach i umiejętnościach narciarskich z pewnością sobie poradzę. Otóż nie. Boleśnie się o tym przekonałem, kiedy moja lewa ręka wylądowała na niespodziewanej przeszkodzie, która wyrosła, ale zasadniczo te przeszkody tam wyrastają, no bo na tym polega jeżdżenie poza stokiem. Zatem, drodzy, pytania, jakie sobie zadajemy, mają kolosalne znaczenie dla konsekwencji. Ponieważ jeżeli zadajemy sobie błędne pytania, niezależnie od tego, czy chodzi o jazdę na nartach, czy chodzi o marketing, to zazwyczaj one skutkują niewłaściwymi działaniami. A te z kolei zazwyczaj prowadzą do frustrujących rezultatów. Pytanie jest właściwie, z czego to wynika? I pytanie, czy każde pytanie może doprowadzić do tego typu sytuacji. Otóż, jeżeli się przyjrzymy pytaniom, które zazwyczaj pojawiają się na tego typu konferencjach, jak również na pytaniom, które wy sobie zadajecie, również ja sobie zadaję, bardzo często tam są pytania zaczynające się zaimkiem jak. I niestety, jak również pokazał mój przypadek, większość z nas nie jest na to pytanie gotowa. Ponieważ pytanie jak implikuje natychmiast również sytuację, w której my udajemy się do kogoś, kto ma wiedzę, kto ma jakąś wiedzę tajemną albo ma doświadczenie, który jest doświadczony, tak jak moi znajomi, którzy jeżdżą poza stokiem, po to, aby nam przekazali tą wiedzę, dzięki której my będziemy w stanie, tak jak oni, uzyskiwać rezultaty, których pożądamy. Niestety, jak się okazuje, mimo że sytuacja wygląda dosyć prosto, ponieważ masz robić to, co ci mówię, to niestety, ale rezultaty zazwyczaj są rozczarowujące. Czego dowodem jest moja ręka. Zazwyczaj bardzo trudno jest uzyskać podobne rezultaty, jak te, które są prezentowane w case'ach na tego typu imprezach. Myślę, że większość z was się ze mną zgodzi. Większość z was bywa na tego typu imprezach, które są niezwykle merytoryczne, bardzo wartościowe. Wyjeżdżacie z nimi z całą głową odpowiedzi na pytania jak, ale później niewiele z tego wynika dla waszego biznesu. Dlaczego tak się dzieje? Cofnijmy się do aspektu sportowego. Otóż, gdy skupiamy się na jak, to patrzymy na to, na rezultat, a nie patrzymy na drogę, która do tego rezultatu doprowadziła. Tak naprawdę patrzymy na pewien wierzchołek góry lodowej, który wydaje się być właśnie tym, czego potrzebujemy. Tą wiedzą, która pozwoli nam ją zaaplikować w naszej organizacji, czy chociażby w naszych umiejętnościach sportowych, albo odnieść podobne sukcesy jak osoby, które tę wiedzę prezentują, czy umiejętności. Jednak zapominamy o tym, że zazwyczaj osoby, które mówią nam, co należy zrobić, są osobami doświadczonymi zawodowo, doświadczonymi w tej branży, zjadły chleb z niejednego pieca i to samo z siebie jest znacznie istotniejszym prognostykiem osiągnięcia sukcesu, używając pewnych case'ów czy odpowiedzi na jak, niż wam się to wydaje. Jeżeli popatrzymy na sport, czyli na te nieszczęsne narty, wszyscy się ze mną chyba zgodzicie, że nie da się rozpocząć jazdy wyczynowej w momencie, kiedy nie przejdziemy tych wcześniejszych różnych etapów. Zgodzicie się również ze mną z pewnością z tym, że zasadniczo nie ma takiej opcji, aby ktoś, kto dysponuje pewną podstawową wiedzą w jakimś dziedzinie, mógł przeskoczyć na poziom mistrzowski. Ale okazuje się, i to jest mój przypadek, że również posiadanie pewnego wyższego poziomu wtajemniczenia, pewnego większego doświadczenia, też niestety, ale zazwyczaj jest za małym doświadczeniem do tego, aby użyć w pełni tej wiedzy, która stoi za pytaniem jak.
Zatem z tej perspektywy, jeżeli trzymamy się sportowego porównania, koncepcja kopiuj i wklej odpowiedzi na pytanie jak nie działa. Na szczęście nie skończyło się w moim przypadku czymś bardzo poważnym, jednak jeżeli będziemy mówili o biznesie, może skończyć się niezbyt przyjemnie. Pytanie, czy te analogie również można zastosować tak wprost do biznesu? Pytanie o tyle zasadne, że w tym miejscu, dzisiaj i jutro, udało się organizatorom zgromadzić naprawdę najtęższe mózgi polskiego marketingu. Jeżeli trzymalibyśmy się metafory sportowej, to mamy tutaj gwiazdy różnego rodzaju podkategorii marketingowych. One są specjalistami. Osiągnęły bardzo dużo. Mają kolosalne doświadczenie. I pytanie, po co wy tu przyjechaliście? Czy przypadkiem większość z was nie przyjechała tutaj po to, aby zadać sobie pytanie, jak oni to robią? Jak? W jaki sposób ja będę mógł przejąć ich wiedzę i doświadczenia, wdrożyć to w moim biznesie i uzyskać ten sam rezultat? To pytanie jak pojawia się jak taki leitmotiv, szczególnie w branży marketingowej. Co więcej, również my jako prezenterzy, jako osoby, które mają przekazać pewną wiedzę, również podchodzimy często do tego narzędziowo, ponieważ jeżeli przeanalizujemy, a to właśnie udało mi się zrobić, przeanalizowałem tytuły dzisiejszych prezentacji. To jest Wordly, czyli taki graf pokazujący występowanie, częstotliwość występowania danego wyrazu. Jak widać, wyraz jak zdecydowanie przoduje. Podobnie jest zresztą w opisach dzisiejszych prezentacji. Również jak ma prominentną rolę. Natomiast jak pamiętamy z mojego przykładu zdrowotnego, błędne pytania prowadzą do niewłaściwych odpowiedzi, a te z kolei bardzo często prowadzą do rozczarowujących wyników. Jeśli mówimy o biznesie, to bardzo często jest to być lub nie być. Bo zwróćcie uwagę na to, że dobre pytanie zajmuje tyle samo miejsca w mózgu, co złe pytanie. Mamy 24 godziny na dobę, mamy Facebooki, Twitter i inne takie rzeczy, które nas rozpraszają. Część z was ma dzieci. Ja mam, wiem co to oznacza. Tego czasu jest mało, a nasza pojemność mózgu jest cały czas taka sama. Zatem pytanie, czy w przypadku pytań jak biznesowych, czy można się przed tym jakoś ochronić? Czy można mimo wszystko wyciągnąć maksimum z tego typu konferencji? Bo w żaden sposób nie mówię, że ona nie jest wartościowa, wręcz przeciwnie. Co zrobić, aby nie zakończyć tak jak mój przypadek z ręką? Jak spowodować, aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że te case'y, które tutaj będziecie przeglądali dzisiaj czy jutro, że one faktycznie spowodują wzrost waszego biznesu? Aby na to odpowiedzieć, skupmy się na innym pytaniu. Dlaczego pytania na jak nie są najlepszymi pytaniami w biznesie? Otóż dlatego, że one implikują w naszym bardzo stresogennym środowisku, w którym mamy faktycznie za mało czasu na myślenie, na czas, który potrzebujemy do tego, żeby wymyślać nowe rzeczy, one implikują bardzo często proste odpowiedzi. Wydaje się to być proste. Pójdę na konferencję jedną, drugą, trzecią, przeczytam jedną książkę czy dziesiątą i tam są sposoby, tam jest sekret. Nie wiem, czy spotkaliście się z taką książką Sekret. To jest właśnie sekret, że jest jakiś coś, że jakaś kasta jakichś ludzi, którzy znają się na marketingu, coś wie. Wiedzą wcześniej niż wszyscy inni. I że możemy z tej wiedzy czerpać i zaaplikować do naszego biznesu i będą wzrosty. Ale to nieprawda. Wszyscy czujemy podskórnie, że to nieprawda. Rzeczy jest znacznie bardziej skomplikowane i cały sukces biznesowy nie opiera się na prostych odpowiedziach, które zazwyczaj są błędne. Zwróćcie uwagę na to, jak szybko dezaktualizują się te informacje, które zaczynają się od pytania jak. Zatem popatrzmy na to, jak wygląda ta aplikowalność tej wiedzy związanej z jak wśród dzisiejszych czy jutrzejszych prelegentów. Nie możemy zapominać o tym, że za sukcesem każdej osoby, która tutaj stoi na scenie, nie stoją techniki, tylko stoją lata doświadczeń, lata popełniania błędów i lata zastanawiania się nad ważniejszymi pytaniami. I to, do czego chciałbym was teraz zachęcić, to przez pryzmat tej narzędziowości, przez pryzmat tych odpowiedzi jak,
abyście zaczęli szukać pytań innych. Dlaczego to jak zadziałało w danym przypadku? Zacznijcie czerpać z wiedzy, która nie jest dostępna tak na skórkowo. Tylko ta wiedza jest kluczowa, ponieważ bez niej może skończyć się tak jak z moją ręką. Wydaje się, że mamy wystarczające możliwości do tego, żeby zastosować całą wiedzę, która płynie z ekspertów. Zatem pytanie, dlaczego coś działa, jest znacznie ważniejsze niż jak coś zrobić, aby coś działało. Dlaczego prowadzi do innowacji? Zatem ważniejszym pytaniem jest to, co te firmy myślą pod spodem. Zanim sobie odpowiem na to pytanie, przyjrzyjmy się firmom, które źle sobie odpowiedziały na to pytanie, które wypadły z biznesu lub są właśnie na dobrej drodze do tego. Dobrym materiałem badawczym będzie dla nas startup. Jak wiadomo, startupów jest teraz jak grzybów w podeszczu i rosną cały czas. Natomiast nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że 75% startupów nigdy nie zwraca zainwestowanych środków. Idąc dalej, 95% startupów nie przekracza progu rentowności, a przecież o to w biznesie chodzi. O to, żeby zainwestować pieniądze i je dostać z powrotem z nadwyżką. Pytanie, dlaczego? Czy jest jakiś jeden powód, główny powód, dla którego one nie odnoszą sukcesu? Stoimy w takim miejscu, na takim evencie, więc naturalnym wydaje się odpowiedzieć, że jest to słaby marketing. Otóż nie jest to prawdą. Słaby marketing według badań CB Insights to jest taka wyrocznia dla funduszy Venture Capital, odpowiada za 14% upadków nowych biznesów. 14%! Czy przypadkiem nie jest tak, że my przeceniamy marketing? Skoro słaby marketing ma taki mizerny wpływ na sukces? Co więcej, na ten sukces nie mają aż tak dużego wpływu wcale takie rzeczy, wydawałoby się naturalne, jak słaby produkt, za wysoka cena czy konkurencja. A zatem co? I to jest najważniejsze pytanie, na które powinniście sobie odpowiedzieć. Bowiem pojedynczo największy faktor, który wpływa na sukces lub jego brak w przypadku biznesu, to jest brak potrzeby rynkowej. Większość nowych przedsięwzięć jest niepotrzebna. Rynek ich nie potrzebuje. I to jest jedno z najważniejszych, a może najważniejsze pytanie, jakie każdy biznes musi sobie zadać, zanim zacznie się zajmować pytaniami, które zaczynają się na jak. Czy twój produkt, twoja usługa jest komuś potrzebna? Od tego pytania zaczyna się ścieżka do góry, do sukcesu. Wszystkie firmy, które podziwiamy na różnych konferencjach, których case'y oglądamy, one wszystkie mają to dobrze zrobione. Nie istnieje firma, która osiągnęła sukces, która nie realizuje jakiejś istotnej potrzeby w społeczeństwie. Oczywiście można zadać pytanie, ale co to oznacza, że produkt jest potrzebny? Otóż produkt potrzebny jest wtedy, kiedy rozwiązuje jakiś realny problem. Lub też wychodzi naprzeciwko jakiejś ogromnej potrzebie. Na jedno wychodzi. Pytanie, kto z was wie, jaki rozwiązujecie problem swoim klientom? Kto to wie? Ręka do góry. Nie za dużo tych rąk. Odwróćcie się sami, zobaczcie. Jak można zajmować się marketingiem, nie wiedząc, jaki problem rozwiązujemy klientowi? Nada. Nie da się. Kolejne pytanie. Komu go rozwiązujemy? To nie jest generyczny temat. Możemy go sobie wyklikać w różnych narzędziach i powiedzieć, okej, to jest nasz klient. Początki mojego życia zawodowego, że tak powiem, są w zamieszku czasach reklamowych, kiedy target grupa była określana jako ktoś 25+, mieszkając z dużego miasta i tak dalej. Nie, to nie o czymś takim mówię. Kiedy ostatnio rozmawiałeś ze swoim klientem? Kto ostatnio ręka do góry rozmawiał ze swoim klientem? Lepiej niż na poprzednie pytanie. Pytanie, czy nie jesteście ze sprzedaży. Kto z marketingu, stricte z marketingu rozmawiał ze swoim klientem? No też trochę mniej, ale zobaczcie na siebie. Hej, ile to było? 20%? Co wy wiecie o ludziach, do których rozwiązujecie problem? Oni płacą wasze pensje. Oni płacą za wasze wakacje. Pytanie kolejne. Dlaczego ten klient ma kupować u ciebie? A dlaczego nie w konkurencji? Co ci właściwie wyróżnia? Czy może masz generyczny produkt, generyczną usługę i starasz się metodami, trikami, sposobami, które zaczynają się na jak, uzyskać rezultaty lepsze niż obecnie?
Dopiero na tych czterech odpowiedziach można zająć się, po tych czterech odpowiedziach można zająć się marketingiem. Przy czym to nie jest wykute w skalę. To cały czas ewoluuje, cały czas na tym trzeba pracować. Ale marketing zaczyna się dopiero tu. Jak wiecie to. Nie da się przeskoczyć. Nie da się bez tych czterech fundamentalnych rzeczy zrobić porządnego marketingu. Po prostu jest to niewykonalne. Teraz zejdźmy trochę na poziom bardziej narzędziowy, chociaż ja osobiście nie lubię narzędziowych tematów. Jeżeli popatrzymy na conversion rate, na tą sławetną konwersję, to my musimy wiedzieć, co my optymalizujemy. Tak metaforycznie. Czy my jesteśmy we właściwym lesie w ogóle, czy na właściwym drzewie i czy na właściwej gałęzi? Co nam przyjdzie z optymalizowania rozwiązań, które nie mają żadnego sensu, bo są w ogóle poza mapą zainteresowań klientów? Lasem jest produkt i usługa. To jest najważniejsza rzecz w waszym biznesie. Musicie wiedzieć, że macie porządny produkt i usługę. Jak nie wiecie, jak pracujecie dla kogoś, nie macie wpływu na produkt i usługę, to zmieńcie pracodawcę. Bo to nie ma szans odnieść sukcesu w marketingu bez wpływu na produkt i usługę. Nie ma takiej szansy. Ten drugi etap, czyli drzewo, to jest oferta. Jak sprzedajesz tę swoją fantastyczną usługę. A dopiero trzecim jest komunikacja. Jeżeli popatrzymy na to, gdzie jest największy wzrost wartości, gdzie należy przyłożyć siłę, aby uzyskać jak największe wzrosty, to jest to produkt i usługa. Nie triki. Zmieńcie produkt, będziecie mieli wzrosty konwersji stuprocentowe. Poprawcie go. Natomiast jeżeli nie chcecie tego dotykać, to sami ograniczacie swoją przestrzeń wpływu na organizację, bo z każdym kolejnym przesunięciem w prawo ona jest coraz mniejsza. Co więcej, to tak jak z przyspieszaniem do prędkości światła. Coraz więcej energii jest potrzebnych, żeby uzyskać jakikolwiek rezultat. Dlatego te konwersje takie śmieszne. Bo skupiamy się na ostatnim elemencie, który ma najmniejsze znaczenie. Większość firm, która osiągnęła sukces, prawie w ogóle nie wydaje pieniędzy na komunikację. Nie zastanawiało to was? Dużo pracuję ze startupami, którym się udało. Przynajmniej na tym etapie. Wiele z nich w ogóle nie używa płatnej reklamy. I sobie świetnie radzą. Bo skupiają się na produkcie, bo skupiają się na konsumencie, a nie na trikach. Zatem słuchajcie, nie skupiajcie się nad tym, jak zrobić, aby mój marketing działał, tylko dlaczego mój marketing ma działać. To jest kluczowe zadanie dla was. Bez takiego podejścia, bez tych czterech filarów nie zbudujecie sensownego marketingu. Teraz można zadać pytanie, ale o co chodziło z tym karaoke marketingiem na starcie? Przyznam, że trochę zmieniłem prezentację z racji na rękę. Ale słuchajcie, czym jest karaoke? To jest śpiewanie cudzych hitów. Fałszowanie cudzych hitów. Nie stać nas na własne hity? Oczywiście, że stać. Dlatego nie uprawiajmy karaoke marketingu. Żadnego copy and paste. Każdy z nas jest indywidualny, jest genialny i każdy jest w stanie zrobić coś, co będzie jedyne w swoim rodzaju i osiągnąć sukces. I to tyle chciałem powiedzieć. Ja tylko dodam, Grzegorz Mobilewski, ja tylko dodam, że co do sekundy, więc nie wiem, czy to można jakoś wyćwiczyć. Duch Boży. Aha, po prostu. To wszystko wyjaśnia. Dziękuję serdecznie. I poproszę o brawa jeszcze raz.